Zaczniemy od gry w skojarzenia. Gdybym stanął przed wami i zaczął od słów podnieś rękę, Boże dziecię, to z czym by wam się to skojarzyło? Bóg się radzi. Bóg się radzi. Kolęda, Boże Narodzenie. A gdybym zaczął od słów wyklęty powstań? Tutaj młodzież miałaby już problem ze skojarzeniem. Ale ci, którzy są w moim wieku lub trochę starsi, pamiętają chociażby Akademię z okazji rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Do 12 roku życia miałem okazję w nich uczestniczyć i rzeczywiście zaczynały się od międzynarodówki, wyklęty powstań ludu ziemi. Prawda schowana na dnie duszy. Psalm? Sto trzydziesty któryś, a dokładnie 139. Łatwiejsze. Zielone pastwiska? Psalm 23. Słuchajcie, natychmiastowe skojarzenia budzą w nas te frazy, które tkwią głęboko w naszej pamięci, a tkwią w naszej pamięci zwykle dzięki wielokrotnemu powtarzaniu, zwłaszcza jeśli są związane z jakimś rytuałem. No bo jeśli mówimy podnieś rękę, Boże dziecię, to w tych słowach nie ma nic o Bożym Narodzeniu, kolędach, choince, tak? Ale ponieważ jest pewien rytuał śpiewania kolęd co roku w określony sposób, w określonej scenerii, tak? No to ta jedna fraza, podnieś rękę, Boże dziecię, od razu budzi wszystkie te skojarzenia, tak? Choinka, Boże Narodzenie, żłóbek, ta jedna fraza. Wyklęty powstań ludu ziemi też nam kojarzy się z pewnym rodzajem liturgii, bo jakby nie było, coroczne Akademie ku czci Wielkiego Października też miały charakter niemal nabożeństw. I słuchajcie, w kulturze żydowskiej niewyczerpanym źródłem takich właśnie natychmiastowych skojarzeń jest Księga Psalmów. Księga Psalmów od czasu powrotu Żydów z niewoli babilońskiej kojarzy towarzyszy Żydom na co dzień i staje się takim właśnie niewyczerpanym źródłem natychmiastowych skojarzeń. Księgę Psalmów nazywa się często śpiewnikiem drugiej świątyni, nie? Bo właśnie wtedy, kiedy Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej, odbudowali świątynię, to był ten moment, gdzie psalterz w wersji, w jakiej go znamy, czyli jako zbiór 150 psalmów, powstał i upowszechnił się. Wszystkie psalmy łączy to, że powstały w kontekście świątyni jerozolimskiej. Albo w tym kontekście powstały, albo tam dojrzewały, albo tam były używane, ale wszystkie ze świątynią są związane. I w zasadzie, tak jak nie można sobie wyobrazić powstania psalterza bez świątyni, tak upowszechnienia go i stworzenia tej kultury, wewnątrz której psalmy rodzą natychmiastowe skojarzenia, tego nie można sobie wyobrazić bez innej żydowskiej instytucji. Jakiej? Jak myślicie? Bez synagogi. Dokładnie. Bo kiedy Żydzi wracają z wygnania, upowszechnia się synagoga. Synagoga jako instytucja religijna zasadniczo od świątyni różna. No bo zgodnie z prawem mojżeszowym, ten nakazany przez Mojżesza kult, składanie ofiar, to wszystko odbywało się tylko w świątyni, w jednym miejscu. Każdy Izraelita do świątyni pielgrzymował. Tak często, jak to możliwe. W praktyce oznaczało to, że 2-3 razy do roku, a ci, którzy mieszkali dalej, nawet raz do roku. Przywilej bardzo częstego bywania w świątyni mieli oczywiście tylko mieszkańcy Jerozolimy i jej najbliższych okolic. Pamiętajcie, że w tamtych czasach 20 kilometrów to była wyprawa. Nie? To nie było 10 minut samochodem, autostradą. I teraz w synagodze zupełnie inne nabożeństwa odprawiano niż w świątyni. Nie składano ofiar, tylko te nabożeństwa przypominały nasze nabożeństwa słowa.
One były skoncentrowane na głoszeniu słowa, na czytaniu słowa, na modlitwie i na śpiewaniu psalmów. To, co dzisiaj robimy, tak, to jest takie w pewnym sensie synagogalne nabożeństwo. I to właśnie synagogi, ponieważ Żydzi odwiedzali je w każdy szabat, a nawet częściej niekiedy, bo te synagogi szybko zaczęły pełnić rolę szkół i takich miejsc spotkań. Te synagogi stały się miejscami, takimi miejscami, w których psalmy spopularyzowano. W różnego rodzaju liturgiach synagogalnych, różnych tradycji, bo pamiętajcie, że Żydzi bardzo szybko wytworzyli różne tradycje. W tych różnych liturgiach różne psalmy przyporządkowywano do konkretnych dni tygodnia, do konkretnych świąt, uroczystości, a w niektórych tradycjach nawet dzielono je, tak jak to później było w chrześcijańskiej liturgii, na taką jakby liturgię godzin, a więc do różnych pór dnia przypisywano określone psalmy. I w tym momencie niektóre psalmy kojarzyły się Żydom z konkretnymi świętami, z konkretnymi wydarzeniami z historii zbawienia, tak jak nam podnieś rękę Boże Dziecię kojarzy się od razu z Bożym Narodzeniem. Synagogi, ponieważ synagoga była na wyciągnięcie ręki, Żydzi spotykali się tam często, to, co działo się w synagodze, miało większe przełożenie na to, co działo się w domach, niż odległa, odwiedzana raz do roku świątynia. A więc te synagogalne modlitwy, przesycone psalmami, trafiły do domów. I dzięki temu były powtarzane jeszcze częściej, dzięki temu były jeszcze lepiej znane i wywoływały jeszcze bardziej oczywiste skojarzenia. To wszystko doprowadziło do sytuacji, w której to w czasach Jezusa Księga Psalmów była najlepiej znaną Księgą Pisma Świętego. No bo wyobraźcie sobie czasy Jezusa. Czy ludzie mieli Biblię w domach? Nie, bo to było strasznie drogie. Każda synagoga miała zwój prawa mojżeszowego, pięcioksiąg. I rzadko która miała cokolwiek więcej. Dlaczego? Bo to było bardzo drogie. Bibliści mówią, że fakt, że synagoga w Nazarecie posiadała zwój proroka Izajasza, znamy ten fragment z Ewangelii, kiedy Jezus przychodzi i odczytuje fragment z Księgi Izajasza, był opatrznościowy i niezwykły, bo synagogi w takich dziurach, jak w Nazarecie, rzadko miewały zwoje proroków. Nie? A więc co znali Żydzi? No znali przede wszystkim prawo mojżeszowe, które było odczytywane w synagogach, ale nieporównanie lepiej znali psalmy, które non-stop śpiewali. Prawo mojżeszowe było odczytywane, nawet jeśli ktoś chodził co sabat do synagogi, tak jak powinien, no to ile czasu trzeba, żeby odczytać całe prawo mojżeszowe? Dużo, prawda? To nie jest tak, że ten sam fragment słyszało się jakoś szczególnie często. A psalmy były śpiewane. W efekcie Żydzi znali psalmy dużo lepiej niż jakąkolwiek inną księgę Starego Testamentu. Nic dziwnego, że połowa starotestamentowych cytatów w Nowym Testamencie to są psalmy. I słuchajcie, znowu kwestia skojarzeń. Nie? Jezus wielokrotnie cytuje psalmy, nawiązuje do nich, czyni do nich aluzję. W sposób, który najprawdopodobniej dla Żydów był od razu rozpoznawalny, tak jak dla nas to podnieś rękę Boże Dziecię. Choć nam to już umyka. Na przykład, wiecie, że aż 3 spośród 8 błogosławieństw nawiązują do psalmów? Obietnica ziemi, którą mają posiąść pokorni. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 5 werset. Jest powtórzeniem obietnicy z psalmu 37 z wersetu 11. Czyste, czyli niewinne serce, dzięki któremu człowiek może oglądać Boga.
Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 8 werset, pojawia się w podobnym kontekście w psalmie 24, w 4 wersecie, jako element charakterystyki człowieka sprawiedliwego, który może wstąpić na górę Pana i stanąć na Jego świętym miejscu. Zapowiedź pociechy dla tych, którzy płaczą, to aluzja do psalmu 126, werset 5. W innych miejscach kazania na górze znajdujemy też obrazy zaczerpnięte z psalterza. Ziemia jako podnóżek stóp Boga. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 35 werset, pochodzi z psalmu 48, werset 2. Słowa: szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Bibliści wskazują, że prawdopodobnie są nawiązaniem do psalmu 37, werset 4. Bóg, który karmi kruki. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 24 werset. Pojawia się w psalmie 147. Słowa: otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 35. To są słowa z psalmu 78, werset 2. Moc stąpania po wężach i skorpionach. O, może to będziecie kojarzyć z którego psalmu. Moc stąpania po wężach i skorpionach, której Jezus udziela swoim uczniom w Ewangelii Łukasza, w 10 rozdziale, 19 wersecie. Może skojarzycie, bo ten psalm śpiewaliśmy ostatnio w niedzielę. Psalm 91. Kiedy Jezus mówi o ludziach, którzy przyjdą ze wschodu, z zachodu, północy i południa i zasiądą w Królestwie Bożym, w Ewangelii Łukasza, w 13 rozdziale, w 29 wersecie, to też używa słów psalmu 107. A kiedy Jezus mówi, kiedy Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, to odwołuje się do którego psalmu? Też go śpiewaliśmy w niedzielę. Psalm 118. Obraz dobrego pasterza. 10 rozdział Ewangelii Jana. To psalm 23. Kamień odrzucony przez budujących, który stał się kamieniem węgielnym. Jezus używa tego obrazu w rozmowie z faryzeuszami. To ten sam psalm 118. I słuchajcie, długo moglibyśmy wymieniać aluzje i cytaty do psalmów, które znajdują się w Ewangeliach, w słowach Jezusa i które najprawdopodobniej natychmiast wywoływały odpowiednie skojarzenia u słuchaczy. Dlaczego? Bo znali psalmy tak, jak my znamy kolędę Bóg się rodzi. Były dla nich tak samo bliskie. Towarzyszyły im tak samo jak nam od dzieciństwa ta kolęda i jej słowa. Naczelny rabin Polski, Michał Szudrich, twierdzi, że nie ma takiej modlitwy w liturgii żydowskiej, która nie zawierałaby psalmów lub ich fragmentów. Nie ma. Cała liturgia, całe modlitewne życie Żydów zbudowane jest na psalmach. I słuchajcie, pod wpływem Kalwina w pewnym sensie podobną rolę psalmy odgrywały w życiu ewangelików reformowanych w drugiej połowie XVI, czy w zasadzie pod koniec XVI i w XVII wieku. Kiedy w 1621 roku król francuski Ludwik XIII, walcząc z francuskimi protestantami, oblegał jedno z miast protestanckich i w pewnym momencie zdecydował się od tego oblężenia odstąpić, pewien żołnierz protestant w szeregach armii królewskiej chciał powiadomić o tym obrońców twierdzy. Wiecie, co zrobił? Wziął flet
i zagrał pierwszą linijkę psalmu 68. Wrogów ucieka groźny chlud, kiedy powstaje wielki Bóg, wrogowie uciekają. I ta jedna fraza na flecie wystarczyła, żeby ludzie po drugiej stronie zrozumieli komunikat, nie? Że oblężenie się właśnie kończy. To pokazuje to, o czym mówię, nie? Że ten psał też był na tyle żywy, że tak jak u Żydów, już nawet nie słowa, wystarczyła jedna fraza melodii, żeby wywołać odpowiednie skojarzenie, żeby przesłać komunikat. Francuski biskup Antoine Godot, który w XVII wieku, poeta przy okazji, który w XVII wieku stworzył taki poetycki przekład psalmów na język francuski, w przedmowie do tego swojego psałterza pisze na temat psałterza genewskiego tak. Ci, których odstępstwo od Kościoła opłakujemy, sporządzili tłumaczenie i nim się posługują. Słynie ono dzięki wdzięcznym melodiom, jakie uczeni muzycy im przydali. I teraz, śpiewanie ich z pamięci stało się jak gdyby znamieniem ich wspólnoty. I ku naszemu wielkiemu wstydowi, w miastach, gdzie mieszkają w większej liczbie, słyszy się śpiew w ustach rzemieślników, a po wsiach w ustach rolników, gdy tymczasem katolicy albo są niemi, albo śpiewają nieprzystojne pieśni. Ten cytat pokazuje, że wśród ewangelików reformowanych francuskich w XVII wieku psałterz był znany, śpiewali go z pamięci, ale zobaczcie, tu się pojawia pewien klucz do tej znajomości. A mianowicie, żeby do tego stopnia się z psałterzem zapoznać i zaprzyjaźnić, nie wystarczy go śpiewać psalmy w trakcie niedzielnego nabożeństwa. Nie? No bo nawet jeśli podczas przeciętnego reformowanego nabożeństwa śpiewano 5 psalmów, mamy 52 niedziele, ile jest 5 razy 52? 260, tak? Biorąc pod uwagę, że część psalmów to jest tak naprawdę cykl pieśni, no bo psalm 119 to nie jest jedna pieśń, tak? Powiedzmy, że psał też ma około 180 pieśni. To znaczy, że każdy z psalmów możemy zaśpiewać 1,5 razy w roku, tak? Mniej więcej, jeśli śpiewamy kilka psalmów podczas niedzielnego nabożeństwa. To chyba za mało, żeby psalmy kojarzyły nam się, były nam tak bliskie, jak kolęda Bóg się rodzi. Nie? Zarówno wśród Żydów, jak i wśród ewangelików kluczem do tej obecności psalmów w ich życiu było to, że pojawiały się one nie tylko podczas nabożeństw. W 1623 roku pojawiła się taka książka Dzieje herezji Florimonda de Rimont. I on też pisał o francuskich protestantach i o tym, jak śpiewają psalmy. I pisze tak. Nic tak nie zachęca do przyjęcia nowinek tych nowych religii, ani nie zjednuje im takiego posłuchu u nieufnej gawiedzi, jak nowy, słodki i pieszczotliwy śpiew tych rymowanych psalmów. To było łańcuchem, liną, którą niby nowy tebański amfion posłużyli się Luther i Calvin, aby przyciągnąć do siebie kamienie, z których zbudowali i którymi umocnili mury swego nowego Babilonu. Znęcili duszę tą harmonią dźwięków, podobnie jak ptasznicy chwytają w sieci całe stada ptaków. A więc zwróćcie uwagę, że przeciwnicy ruchu reformacyjnego też dostrzegali potęgę tego, proszę? Dokładnie, potęgę tego zwyczaju, jakim było śpiewanie psalmów. I słuchajcie, nic dziwnego, że kiedy współczesny profesor teologii reformowanej, francuski, odpowiada na pytanie, czy istnieje specyficznie reformowana duchowość i czym się charakteryzuje, to podaje 6 cech tej duchowości i mówi, to jest duchowość Słowa Bożego, Dnia Pańskiego, Wieczerzy Pańskiej, Opatrzności Bożej, szafarstwa rozumianego jako przeżywanie świeckiej codzienności w wymiarze służby i powołania.
i duchowość psałterza. Co ciekawe, słuchajcie, kiedy spojrzymy na Lutra, to widzimy u niego, choć być może w kościele luterańskim z różnych powodów psalmy nie odegrały aż tak dużej roli, to jak spojrzymy na samego Lutra, zobaczymy, że w jego życiu odegrały rolę ogromną. 1513-1515, takie kluczowe lata dla Lutra, początek jego działalności akademickiej. Czym się zajmuje Luter wtedy? Psałterzem. To były jego pierwsze wykłady z psałterza. I wszyscy biografowie podkreślają, że te lata właśnie i ta praca nad psalmami to jest początek sola gratia, sola fide i sola scriptura. Teologia łaski, teologia wiary, teologia słowa u Lutra biorą się z psalmów. Pewien komentator powiedział nawet, że 95 tez o odpustach to jest tak naprawdę tylko publicystyczny komentarz do rzeczywistości, która go otaczała, zbudowany na tym, czego Luter nauczył się, czytając psalmy. Taki literaturoznawca polski Aleksander Nawarecki, który napisał esej Czytanie psalmów z Lutrem, pisze wprost: ziarno reformacji wyrosło bezpośrednio z lektury psalmów. Luter powiedział o psalmach jeszcze jedną ciekawą rzecz, która w kontekście naszych dzisiejszych rozważań jest bardzo ważna. Powiedział, że psalmy to mała Biblia, w której wszystko, co znajduje się w całej Biblii, jest ujęte w najpiękniejszy i najkrótszy sposób. I zobaczcie, to ma swoje znaczenie w kontekście tego, co mówiłem o Żydach i o reformowanych XVII-wiecznych. Jeżeli psalmy to mała Biblia, to najlepszy sposób na poznanie Biblii prowadzi poprzez Księgę Psalmów. I zwróćcie uwagę na sytuację, w jakiej znajdowali się Żydzi w czasach Jezusa. Tak jak mówiłem, ich kontakt z innymi księgami Pisma Świętego był ograniczony, bo nie mieli Biblii w domu. Było to niemożliwe z przyczyn ekonomicznych. Słuchali fragmentów Pisma Świętego podczas nabożeństw, ale wielokrotnie częściej obcowali z psalmami, których uczyli się na pamięć i które śpiewali. Ich znajomość Pisma Świętego w gruncie rzeczy była zbudowana na ich znajomości psalmów. I wśród ewangelików reformowanych w XVII wieku było w gruncie rzeczy podobnie. Co prawda oni częściej niż Żydzi obcowali z innymi fragmentami Pisma Świętego, ale to ciągle jeszcze nie był ten moment, w którym każdy miał Biblię w domu. Oczywiście tych prywatnych egzemplarzy Biblii było już dużo więcej. Natomiast XVII wiek to jeszcze nie jest moment, w którym każdego stać na Biblię w domu. Ten moment to jest dopiero wiek XVIII, rozwój towarzystw biblijnych, sponsorowanych tanich wydawnictw, które już każdy rzeczywiście mógł sobie kupić. W przypadku XVII-wiecznych protestantów może połowa, może jedna trzecia z nich posiadała Biblię w domu. Reszta słuchała Pisma Świętego w kościele i śpiewała psalmy. A więc chcesz w pewnym sensie na skróty poznać Pismo Święte? Naucz się psalmów, śpiewaj psalmy. Oczywiście to nie zastąpi ci całego Pisma Świętego, ale w pewnym sensie wprowadzi cię w całość biblijnego zwiastowania i na pewno człowiek, który zna psalmy inaczej, z lepszym przygotowaniem i pełniejszym zrozumieniem czyta inne fragmenty Pisma Świętego. To, że Luter mówi, Biblia jest, psałterz jest małą Biblią, ma jeszcze jedną konsekwencję. Każdą prawdę biblijną i każde ważne wydarzenie z historii zbawienia da się opisać słowami psalmów. Każda prawda biblijna ma swój psalm i każde ważne wydarzenie, albo swoje psalmy, i każde wydarzenie z historii zbawienia ma swój psalm i swoje psalmy. Luter, słuchajcie, do tego stopnia poważnie traktował to hasło, mała Biblia,
że w takim dziele, które opublikował w latach 30. XVI wieku, Sumariusz Psalmów, przyporządkował każdy psalm do odpowiednich modlitwy pańskiej i do odpowiednich przykazań dekalogu, pokazując, że to wszystko tworzy pewną harmonię. A więc psalmy jako mała Biblia, po pierwsze, pozwalają nam poznać całą Biblię, wprowadzają nas w ten świat biblijnej prawdy. To po pierwsze. A po drugie, w psalmach odnajdujemy każde wydarzenie z historii zbawienia i każdą biblijną prawdę. Ale w te biblijne wydarzenia i w te biblijne prawdy psalmy wnoszą jeden unikalny aspekt. Wnoszą w to wszystko język poezji. I teraz pytanie. Po co nam poezja w teologii? Po co nam poezja w naszej wierze? Czyni ją bardziej atrakcyjną? Bardziej przyswajalną? Bo? Akurat hebrajska poezja się nie rymuje w tym znaczeniu, w jakim my używamy rymów. Dokładnie. Bo Hania mówi, że zaciera obraz i używa metafor. Działa na wyobraźnię. Działa na wyobraźnię. To, co Bóg nam przekazuje, jest piękne, więc też nie może być suche. Słuchajcie, czym by była teologia bez poezji? Traktatem. Suchą. Ja bym powiedział nawet gorzej. Teologia bez poezji w ujęciu judeochrześcijańskim stałaby się domeną prawników i historyków. Dlaczego? Bo z jednej strony mielibyśmy tą warstwę kronikarską Biblii, nie? Gdzie odnotowywane są kolejne zdarzenia z historii zbawienia, a z drugiej strony mielibyśmy rabiniczne wywody. Zwróćcie uwagę na to, jak duża część Biblii to jest prawo. Tak? Pamiętajcie, że tych, których my byśmy nazywali teologami, Żydzi nazywali uczonymi w prawie. Nie? Prawo jest istotnym elementem judeochrześcijańskiej teologii. I teraz słuchajcie o usprawiedliwieniu na przykład. Tak? Usprawiedliwieniu. O tym, że Bóg nas, którzy byliśmy grzesznikami, czyni sprawiedliwymi. Usprawiedliwia nas, uwalnia od grzechu. Bardzo często Pismo Święte mówi w takich kategoriach prawniczych. Tak? Czy to jest dobrze? Oczywiście. Bo właśnie. Bo te kategorie prawnicze pozwalają nam tą prawdę o usprawiedliwieniu, o tym, jak to się dzieje, że ja, obciążony winą grzesznik, staję przed Bogiem jako święty i sprawiedliwy, okryty sprawiedliwością Chrystusa, tak? Ten prawniczy język Pisma Świętego pozwala nam w precyzyjny sposób, na miarę naszych umysłowych możliwości, wyjaśnić, jak to się dzieje. A co do tego dodają psalmy? No, psalmy to ożywiają, tak? Bo psalmy pokazują, poezja psalmów pokutnych pokazuje piekło upadku w jego każdym wymiarze, nie? Takim egzystencjalnym, emocjonalnym, duchowym i radość odkupienia. I słuchajcie, chrześcijańska teologia, czy judeochrześcijańska teologia dobrze działa wtedy, kiedy te aspekty się ze sobą łączą. Te trzy. Z jednej strony ten kronikarski, który pokazuje nam prawdziwe wydarzenia, na których opiera się historia zbawienia. Z drugiej strony ten w cudzysłowie prawniczy, tak, który nam tłumaczy chociażby, jak to się dzieje, że jesteśmy usprawiedliwieni z naszych grzechów. I ten poetycki, który przekazuje cały
jakby to powiedzieć, ciężar egzystencjalny. Ciężar emocji, ale nawet więcej niż emocji, duchowych przeżyć, które są z tym związane. I dlatego Calvin mówił, że psałterz to jest anatomia wszystkich części ludzkiej duszy. Dlatego, słuchajcie, potrzebujemy psalmów po to, aby nasza teologia nie stała się suchym wywodem historyków i prawników. Wyobraźcie sobie, czym byłby kalwinizm bez psalmów. No właśnie religią historyków i prawników. Czymś w jakimś sensie zimnym i suchym. Taka teologia byłaby oczywiście zgodna z faktami i precyzyjna, ale brakowałoby jej bardzo istotnego elementu. Podczas naszych rekolekcji w tym roku będziemy właśnie słowami psalmów, a więc tymi z tej poetyckiej perspektywy przyglądać się wydarzeniom Wielkiego Tygodnia. Czy w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia pojawiają się aluzje i cytaty z psalmów? Oczywiście jest ich mnóstwo, tak? Kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy, poprzedzające go tłumy śpiewają psalm 118. Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Kiedy faryzeusze oburzają się, że dzieci witają Jezusa słowami, które odnoszono do oczekiwanego Mesjasza i chcą, aby Jezus te dzieci uciszył, Jezus odpowiada im słowami psalmów. Czy nie czytaliście? Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę. Oczywiście jest to psalm 8. Potem Jezus cytuje w kontekście sporu z faryzeuszami znowu psalm 118, mówiąc: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Nawiązanie, zapowiedź zdrady Mojżesza, zapowiedź zdrady Judasza, to też nawiązanie do psalmów 41 i 55. Potem Jezus z kolei nawiązuje do psalmu 110, kiedy stawia pytanie o to, kim jest Mesjasz. Mówi: Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi: rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. Psalm 110. I tak dalej, i tak dalej. W opisie męki pańskiej też znajdujemy przecież psalmy. Psalm 22, z którego słowami Jezus umiera na ustach, ale także inne psalmy. 34 czy 69. Dużo jest tego wszystkiego. Ale o tych przykładach, które wymieniłem przed chwilą, nie będziemy mówić. Będziemy mówić o czymś innym. Ostatnia wieczerza w przekazie synoptycznym, a więc Marka, Mateusza i Łukasza, kończy się odśpiewaniem hymnu. Czytamy, że po odśpiewaniu hymnu wyszli w kierunku Góry Oliwnej. I teraz czym jest ten hymn? Ten hymn to tak zwany Wielki Hallel. Hymn zbudowany z psalmów 115, 116, 117, 118 i 136. Ten Wielki Hallel jest śpiewany przez Żydów na zakończenie tej uroczystej części Wieczerzy Paschalnej do dzisiaj. I słuchajcie, wywołuje dokładnie takie same, każdy fragment tego hymnu Wielkiego Hallel wywołuje dokładnie tak samo natychmiastowe skojarzenia jak Podnieś rękę, Boże Dziecię, u nas. Nie? Którykolwiek fragment tego psalmu przeczytacie Żydowi, dla niego to jest skojarzenie z Paschą, Wieczerzą Paschalną i tym wszystkim, o czym Pascha opowiada. Wyjście Izraelitów z Egiptu, odkupienie i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest taki rezerwuar natychmiastowych skojarzeń z Paschą i z odkupieniem. A kiedy my jako chrześcijanie sięgamy do tego hymnu Wielkiego Hallelu, do tych psalmów, odnajdujemy tam
też natychmiast skojarzenia z naszą chrześcijańską Paschą, z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. No bo czy nie wywołują natychmiastowych skojarzeń z naszą chrześcijańską Paschą takie sformułowania jak kielich zbawienia? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Albo drogocenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. Ofiara dziękczynna. Kamień odrzucony przez budujących. Tych fraz, które budzą nasze natychmiastowe skojarzenia z męką, śmiercią, zmartwychwstaniem Chrystusa, jest w tych kilku psalmach bardzo dużo. W pewnym sensie te psalmy Wielkiego Hallelu są scenariuszem wydarzeń Wielkiego Tygodnia, ale nie scenariuszem napisanym przez kronikarza, tylko scenariuszem napisanym przez poetę. Językiem poetyckim. A więc, tak jak Ewangelie opisują nam w taki kronikarski, w jakimś sensie, sposób, choć kronikarski nie w sensie, że opisują minuta po minucie, co się działo, bo jednak każdy z ewangelistów dokonuje pewnej selekcji tych wydarzeń według literackiej koncepcji, jaką przyjmuje, ale jednak jest to jakaś kronika. Tak tutaj te wydarzenia nie pojawiają się w taki kronikarski sposób, tylko pojawiają się związane z nimi przeżycia, emocje i prawdy wyrażone właśnie w poetycki sposób. W pewnym sensie można powiedzieć, że relacja pomiędzy tym, co Ewangelie mówią o Wielkim Tygodniu, a psalmami Wielkiego Hallelu jest podobna do relacji pomiędzy opisem życia Dawida, króla Dawida, a konkretnie całej tej serii wydarzeń od jego upadku, od jego grzechu, aż po sytuację, kiedy musiał uciekać przed swoim synem Absalomem, tak? I w Księgach Samuelowych mamy ten kronikarski opis tego, ale mamy psalm trzeci, o którym ostatnio mówiliśmy, psalm, który Dawid zaśpiewał właśnie wtedy, kiedy uciekał przed swoim synem Salomonem, nie? Więc tu mamy tą kronikarską relację, a tu mamy tą poetycką interpretację tego, co się stało. I w pewnym sensie relacja pomiędzy ewangelicznym opisem Wielkiego Tygodnia, czy męki pańskiej, a psalmami Wielkiego Hallelu jest dokładnie taka sama. Tam mamy kronikarski opis, tutaj mamy tą teologię poety, która o tym samym opowiada. To, co dzisiaj miałem wam do powiedzenia, to taki właśnie wstęp. Przez kolejne tygodnie będziemy do tych psalmów Wielkiego Hallelu sięgać i będziemy w nich odnajdywać ten poetycki opis, poetycki, a jednocześnie bardzo teologiczny opis tego, co dzieje się z Chrystusem w trakcie Wielkiego Tygodnia, ale nie chodzi tylko o Chrystusa. Chodzi też o nas. Bo Chrystus wzywa nas, abyśmy Go naśladowali. W Ewangelii Mateusza czytamy w 16 rozdziale, 24 wersecie: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. A więc jeśli psalmy Wielkiego Hallelu opowiadają o drodze, którą przeszedł Jezus, to w jakimś sensie opowiadają o drodze, którą my przechodzimy, idąc za Chrystusem. Więc będziemy nie tylko przyglądać się Jezusowi na tej drodze, ale będziemy próbowali odnaleźć swoje miejsce na tej drodze, którą za Chrystusem podążamy. Amen.